Proszę już o ciszę. Szanowni Państwo, otwieram obrady 39. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Sesja zwołana została w trybie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Witam wszystkich przybyłych na posiedzenie radnych. W imieniu radnych witam pana wójta Andrzeja Leśniewicza, pana wicewójta Tomasza Hołowatego, panią radcę prawną panią Kamilę Korn, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pozostałe osoby, które uczestniczą w tym posiedzeniu sesji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 14 radnych w chwili otwarcia obrad sesji uczestniczy 13 radnych. Czyli sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Radni nieobecni Jacenty Dębski. Przypominam Państwu radnym, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, w związku z czym prosi się, by podczas wystąpień nie narazić się na zarzut ujawniania danych osobowych osobom nieupoważnionym, artykuł 51 ustawy o ochronie danych osobowych. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Informuję, że porządek obrad 39. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu wraz z zaproszeniem na sesję oraz projektami uchwał radnym przekazane były w regulaminowym terminie. Proszę o uwagi, ewentualne zmiany do porządku obrad. Nie widzę, w takim razie uznaję porządek obrad za przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu, są to sprawy organizacyjne. Ja tu w tych sprawach organizacyjnych chciałabym tylko jeszcze w związku z dzisiejszym Dniem Matki i zbliżającym się Dniem Dziecka złożyć wszystkim mamom z naszej gminy najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia i samych pogodnych dni oraz radości z tych naszych dzieci. No i dzieciom przede wszystkim też wszystkiego najlepszego, dużo zabawy. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt czwarty, przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy. Informuję, że do przyjęcia jest protokół z 38. sesji Rady Gminy. Zgodnie z paragrafem 41 ust. 3 statutu gminy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w Biurze Rady przed terminem sesji. Ja jako przewodnicząca zapoznałam się z nim i nie wnoszę uwag. Zgodnie ze statutem przyjęcie przez radnych protokołu z poprzedniej sesji nie wymaga jego odczytywania na sesji. Czy radni zgłaszają uwagi bądź wnoszą o jego uzupełnienie? Nie widzę. W takim razie uznaję protokół za przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt piąty. Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami. Tutaj poproszę pana Andrzeja Leśniewicza, wójta gminy Biesiekierz, o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Proszę panie wójcie. Wysoka Rado, szanowni państwo. Niniejszym pragnę państwu przedstawić sprawozdanie z pracy mojej, jak i podległego mi urzędu w okresie od 31 marca do dzisiejszego dnia. W dniu 15 kwietnia na spotkaniu z mieszkańcami w Parsowie podczas niedawnych wyborów sołeckich dyskutowaliśmy nad planowaną inwestycją przebudowy drogi w Parsowie, na którą, przypomnę, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2,5 miliona złotych ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Niestety dotychczas przeprowadzone postępowania przetargowe nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy z powodu braku ofert. Wobec powyższej sytuacji gmina przygotowała zmianę projektu w oparciu o oczekiwania mieszkańców i w pierwszej kolejności planuje się przebudowę drogi od drogi wojewódzkiej 111, tak dobrze? 112 do Parsowa i przez całe Parsowo. W dniu 17 maja został rozstrzygnięty przetarg, który wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych Infrabud. Złożona oferta opiewa na kwotę około 5,2 miliona złotych. W wyniku właśnie negocjacji poprzetargowych doszliśmy do porozumienia i inwestycja ruszy praktycznie po przesunięciu środków w budżecie, co dokonamy, mam nadzieję, na przyszłej sesji i wówczas już praktycznie roboty w Parsowie będą mogły ruszyć. W dniu 11 maja rozstrzygnięto zapytania ofertowe na budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nowych Bielicach. Teren zostanie ogrodzony, całkowity koszt wykonania to 113 tysięcy, z czego dofinansowanie będzie wynosić 58 tysięcy. Planowany termin montażu to czerwiec bieżącego roku.
Trwają prace przy przebudowie ulicy Kalinowej i Akacjowej w Starych Bielicach. Na części ulic utwardzona nawierzchnia jest już gotowa. Oprócz chodników oraz nowej nawierzchni z kostki betonowej w drogach wykonywana jest kompletna infrastruktura wodociągowa, deszczowa i kanalizacyjna. Przebudowany odcinek znacznie poprawi jakość komunikacji, bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz mieszkańców sąsiadujących z tą drogą. Na dofinansowanie inwestycji udało się pozyskać w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotację w wysokości 1,2 miliona, a całkowity koszt przedsięwzięcia opiewa na kwotę 3 milionów złotych. Planowany termin zakończenia prac to koniec września również bieżącego roku. Jedną z największych inwestycji obecnie realizowanych jest budowa ulicy Krokusów, Konwali, Goździków oraz odcinka ulicy Klonowej w Nowych Bielicach. Na całej długości projektowanych ulic znajdą się chodniki, a na ulicy Klonowej wymienione zostanie dodatkowo oświetlenie. Szacowany termin zakończenia prac to październik również bieżącego roku. Na stronie naszej Gazety Gminnej można obejrzeć zdjęcia oraz filmy z prac w obu tych miejscowościach. Dzięki dużemu zaangażowaniu gminnych służb technicznych i komunalnych, o których niejednokrotnie mówiłem, przebudowano 3 odcinki dróg z płyt Jumbo w miejscowości Tatów, Nowe Bielice, ulica Maciejek oraz na drodze Laski Koszalińskie, Nowe Bielice o łącznej długości 450 metrów. Zamontowano również nowe energooszczędne lampy w Biesiekierzu przy drodze wojewódzkiej i w Starych Bielicach, na wjeździe przy Mojsiuku oraz na ulicy Wiązowej i Daglezjowej. Tu naprawdę duże podziękowania dla pana kierownika i jego służb, bo naprawdę jest to znakomita praca, która nas kosztuje stosunkowo niewiele, a realizuje bardzo niezbędne i potrzebne zadania. W dniu 28 kwietnia 2022 roku do Środkowo-Pomorskiej Grupy Działania został złożony projekt polegający na zakupie i montażu placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ogólnodostępnym i ogrodzonym terenie przy Szkole Podstawowej w Biesiekierzu. Planowany koszt wykonania to około 138 tysięcy, z czego kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi około 80 tysięcy złotych. Bardzo nas cieszy, że zakończono prace budowlane przy Urzędzie Gminy. Od ubiegłego tygodnia mieszkańcy i pracownicy mogą już korzystać z nowego parkingu, chodnika, a także miejsca postojowego dla rowerów. Ponadto rozstrzygnięto przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą Adaptacja budynku Urzędu Gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych. W dniu 31 marca 2022, tu się trochę wrócę czasowo, po zakończeniu 38 sesji Rady Gminy w Biesiekierzu w tej sali odbyło się, jak pamiętacie Państwo, spotkanie poświęcone wsparciu sportowych organizacji pozarządowych w gminie Biesiekierz. Spotkanie miało na celu poznanie lokalnych organizacji pozarządowych i ich działalności, poznanie procedur współpracy gminy z organizacjami, identyfikację potrzeb organizacji oraz wytyczenie celów rozwoju sportu na terenie gminy. W spotkaniu wzięły udział i władze gminy, tak jak również Państwo radni oraz zaproszone z terenu gminy organizacje. Rok 2021 był przełomowy, jeśli chodzi o rozwój sportu na terenie gminy. Powstały bowiem 3 nowe organizacje pozarządowe: UKS Dziki Bielice, zajmujące się treningiem arm wrestlingu, czyli siłowania na rękę, Stowarzyszenie Sportowe Bielice, mające na celu promocję zdrowego trybu życia poprzez m.in. bieganie, oraz Gminny Klub Sportowy Bieliki, działający przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach, który uczy najmłodszych gry w piłkę nożną. Oprócz nowych organizacji na terenie gminy działają od lat Klub Sportowy Wybrzeże oraz Stowarzyszenie Szachowe Huzaria. Bardzo się cieszę, że na terenie gminy powstają nowe organizacje, a szczególnie w zakresie sportu, bo to ważny typ aktywności, zwłaszcza dla rozwoju psychofizycznego naszych dzieci. Chcielibyśmy, aby zakupywana i doinwestowywana przez nas infrastruktura
była jak najczęściej wykorzystywana. Często przejeżdżając przez Stare Bielice, cieszy to, że to boisko żyje naprawdę bardzo intensywnie. Cały czas jest tam duża grupa młodzieży, która akurat uprawia sport. W maju bieżącego roku zostały ogłoszone dwa otwarte konkursy na działania sportowe i profilaktyczne w naszej gminie. Obecnie trwa ocena ofert przez komisję konkursową. Łączna kwota do rozdysponowania na dwa konkursy to kwota 38 500 zł. Jak wspomniała Pani Przewodnicząca, w ostatnich miesiącach mieliśmy wiele okazji do świętowania, prócz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Świąt Państwowych 1, 2, 3 i 8 maja. Obchodziliśmy m.in. również Dzień Świętego Floriana, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej. Natomiast 20 maja świętujemy Dzień Działacza Kultury, następnie wspomniany Dzień Dziecka, Dzień Mamy, Dzień Ojca. I wszystkim tym, których te święta dotyczą, składam serdeczne życzenia pomyślności, satysfakcji, spełnionych funkcji i ról oraz podziękowania za dotychczasowe działania. Dziś natomiast obchodzimy szczególnie ważny dzień, Dzień Matki, i z tej okazji również wszystkim mamom składam serdeczne życzenia i wyrazy wdzięczności za Wasz trud, troskę i życiowe mądrości, które przekazujecie dzieciom, tym małym i tym dorosłym, tym dużym. Życzę Wam dużo, dużo zdrowia, sił, zrozumienia oraz byście zawsze czuły się doceniane, szczęśliwe i kochane. W dniu jutrzejszym będzie miał miejsce Dzień Samorządowca. I z tej okazji również wszystkim samorządowcom, pracownikom samorządowym, radnym i sołtysom składam najserdeczniejsze życzenia pomyślności, satysfakcji i sukcesów w realizacji zadań i służbie na rzecz mieszkańców. Dziękuję za codzienny trud podejmowany na rzecz lokalnej społeczności. To dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu w gminie Biesiekierz następuje wiele pozytywnych zmian i stale poprawia się komfort życia naszych mieszkańców. Życzę Państwu niegasnącego zapału, wielu pomysłów i zaangażowania w niejednokrotnie trudną pracę na rzecz środowiska lokalnego. Życzę, by w codziennej pracy towarzyszyło Państwu satysfakcja, wdzięczność i ludzka życzliwość. I tym samym jeszcze chciałbym Państwa zaprosić w dniu 11 czerwca, też wcześniej przez Panią Przewodniczącą wspomniany Dzień Dziecka. Będziemy chcieli uroczyście obejść ten Dzień Dziecka na terenie naszej gminy w dniu 11 czerwca na stadionie w Biesiekierzu. Na samej imprezie przewidziane jest wiele atrakcji, w szczególności dla rodzin z dziećmi. W organizacje zaangażowane będą nasze gminne jednostki sportowe, organizacje pozarządowe oraz ochotnicze straże pożarne. Odbędzie się również turniej dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. W dniu 5 kwietnia, o którym wspomniałem praktycznie na początku, w Świetlicy Wiejskiej w Parsowie odbyły się wybory sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Parsowo. Na 230 uprawnionych w głosowaniu udział wzięło 60 osób. W wyborach na sołtysa zgłoszono dwie kandydatki. Sołtysem została obecna na dzisiejszym spotkaniu pani Kinga Rzepnikowska, wieloletnia mieszkanka Parsowa, a jednocześnie pracownik Domu Pomocy Społecznej w Parsowie. Życzymy wszystkiego dobrego, sukcesów, dobrej współpracy zarówno z radem, jak i z wójtem i bardzo Pani gratulujemy. W dniu 10 maja miało miejsce spotkanie ze starostą i wicestarostą w sprawie organizacji dożynek powiatowych, które tym razem odbędą się w naszej gminie i to będzie 10 września. Też na stadionie w Biesiekierzu. I wszystkich już teraz tu Państwa chętnych do wspólnej organizacji tego wydarzenia bardzo zapraszam. W dniu 31 maja tego roku, we wtorek, o godzinie od 18 do 20 w Świetlicy Wiejskiej w Gniazdowie odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Tatów. Tematem głównym zebrania będzie konsultacja z mieszkańcami sołectwa Tatów projektu statutu. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Gminy Biesiekierz Okręgu nr 7 Krzysztofa Krawczaka z powodu zrzeczenia się mandatu w dniu 31 marca 2022 roku i postanowieniem komisarza wyborczego w Koszalinie z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów, wojewoda zachodniopomorski zarządził wybory uzupełniające, które odbędą się dla Okręgu Wyborczego nr 7 w dniu 10 lipca 2022 roku.
dniach 10 i 11 maja 2022 roku rozstrzygnięto nie do końca konkursy na dyrektorów placówek oświatowych. Zostały wyłonione następujące osoby na dyrektorów szkół. Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ślimieniu została pani Renata Mankiewicz. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach została pani Agnieszka Ławrynowicz. Dyrektorem Przedszkola Gminnego w Parnowie została pani Agnieszka Kolanowska. W przypadku Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu komisja zakwestionowała błędy formalne, czyli brak jednego podpisu na jednym z załączników i w związku z tym pani dyrektor nie mogła brać udziału w konkursie. W związku z tym, tak jak prawo oświatowe nakazuje, w tej chwili będzie wójt mógł powierzyć obowiązki dla pani dyrektor na kadencję po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Kuratorium. Jesteśmy już po dwóch opiniach Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej i teraz wracamy się do kuratorium i po tym będę mógł podjąć decyzję dotyczącą dyrektora Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu. W dniu 17 maja w delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie pan Tomasz Chowaty, zastępca wójta, wraz z zastępującą panią skarbnik, panią Moniką Szczelą, podpisali umowę na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego Senior Plus na lata 2021-2025. Dofinansowanie przeznaczone na bieżącą działalność Gminnego Klubu Seniora w Biesiekierzu. Dopowiem tylko, że klub zrzesza około 45 osób, m.in. z Biesiekierza, Kotłowa, Lasy Koszalińskie, Świemina, Starych Nowych Bielic, Kraśnika Koszańskiego. Kwota dofinansowania wynosi 48 600. W klubie odbywają się m.in. zajęcia wzmacniające sprawność fizyczną, wyjazdy, zajęcia edukacyjne, spotkania integracyjne, zajęcia rękodzielnicze, obchody świąt i uroczystości cykliczne, zajęcia z warsztatowcami. Nie sposób nie wspomnieć o pięknym, pani radni podpowie, plenerze ogrodniczym, czy trzeci wiosenny salon ogrodniczy, gdzie na ten salon zostali zaproszeni przedstawiciele innych placówek z powiatu. Uroczystość była naprawdę radosna, wesoła i myślę, że wszystkich bardzo ciesząca. No i ostatnia taka informacja, którą chcę państwu przekazać, to że w dniach 23 i 24 maja pan Tomasz Chowaty, zastępca wójta, uczestniczył w 36. już Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, które odbyło się w Warszawie. Brało w nim udział około 260 uczestników, przedstawicieli gmin. Debatowano m.in. na temat oświaty, budżetów gmin, gospodarki komunalnej, podatku od nieruchomości oraz nowego prawa zamówień publicznych. To tyle na chwilę obecną. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy ktoś z państwa ma pytania do pana wójta? Nie widzę. W takim razie dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności OPS w Biesiekierzu oraz oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021. Tutaj proszę o przedstawienie krótko pana Mariusza Sydoruka, dyrektora OPS-u. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, panie wójcie. Krótko. Minął już rok. Kolejny. Niestety był to rok, tak, znowu rok pod znakiem COVID-u. W związku z tym pracowaliśmy wszyscy z dużymi ograniczeniami. Krótko mogę przypomnieć główne zadania, ponieważ Ośrodek Pomocy Społecznej te zadania ma nie tylko z zakresu pomocy społecznej, ale także z zakresu świadczeń rodzinnych, z zakresu 500+, wspierania rodzin, wspierania seniorów. To wszystko, co może być pomocne w środowisku mieszkańców. Realizujemy też takie programy, jak już kolejny rok z rzędu opieka wytchnieniowa, skierowana do osób opiekujących się osobami niesamodzielnymi, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, również szerokie zadania z pieczy zastępczej, w tym też finansowanie tej pieczy ze względu na pobyt dzieci z naszego terenu w pieczy lub placówkach pieczy zastępczej. Wspieranie rodziny, tu główne zadanie realizowane jest poprzez pracę asystenta rodziny, ale jak jesteśmy przy ustawie wspierania rodziny, to
placówki wsparcia dziennego, które są obowiązkiem gminy i niestety przepisy na nas narzucają, że musimy te placówki prowadzić. Udało nam się zrealizować to zadanie dosyć fajnie, ponieważ w poprzednich latach był to jeden projekt unijny, teraz jest realizowany drugi projekt i w tej chwili mamy jedną placówkę wsparcia dziennego stacjonarną opiekuńczą w Parnowie i mamy 6 o takim charakterze pracy podwórkowej, ale to też są według ustawy placówki wsparcia dziennego. Udało nam się zagospodarować też mienie w postaci świetlic, infrastruktury, dzieci z tego korzystają, do tego zatrudnieni są wychowawcy. I wspomniany już klub seniora, który już kolejny rok, mi się wydaje, że to już wiele lat, a to chyba już trzeci działa, czy drugi, bo w pierwszym była cała ta adaptacja tego budynku, ale jak widać jest to miejsce, do którego chętnie przychodzą seniorzy. Zaczyna się tam dziać coraz więcej rzeczy i coraz więcej inicjatyw, takich, które do tej pory nie występowały u nas na terenie gminy. To znowu zadanie związane z przemocą i przeciwdziałaniem przemocy. Tutaj statystyki troszkę pokazują nam niestety przykrą sytuację, bo w roku 2020 mieliśmy 6 procedur niebieskiej karty związanej z przeciwdziałaniem przemocy, a w roku 2021 tych procedur było 18. Oczywiście część była kontynuowana z roku poprzedniego, ale jest dużo nowych przypadków. No tutaj możemy doszukiwać się z jakich przyczyn. Na pewno częściowo do tego dokłada się pandemia, COVID, ludzie zamknięci w swoich miejscach zamieszkania, praca zdalna, dzieci bez szkoły stacjonarnej, tak, to wszystko mogło mieć wpływ. Zadanie przeciwdziałania alkoholizmowi, prowadzenie punktu konsultacyjnego i nadzór nad pracą Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Prace społeczne użyteczne, które co roku zrzeszają około tak do 20 osób, które nie mają stałej pracy, a które się kwalifikują w ramach ustawy o pomocy społecznej i promocji zatrudnienia. Tutaj współpraca z Urzędem Powiatowym, mamy co roku podpisaną umowę i dofinansowanie na te zadania. Dzięki temu z panem Janem Rodakiem pilnujemy, żeby były posprzątane te nasze miejscowości, choć nie zawsze udaje nam się pozyskać do każdej miejscowości tych chętnych. I jeszcze jest takie zadanie, które gdzieś tam się słyszy, ale może ono już tak nie jest doceniane, ale jest to poważne zadanie przede wszystkim organizacyjne. To wydawanie żywności w ramach POPŻ-u. Tej żywności jest dużo i gdyby nie współpraca ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet i również z gminnymi służbami, które pomagają nam transportować, no to mi osobiście bardzo byłoby organizacyjnie to zrealizować. Bardzo dziękuję pani Grażynie Guzowskiej, bardzo dziękuję panu Janowi Rodakowi, bo tego idą tony. To w sprawozdaniu jest i te paczki co jakiś czas wydawane, tak jak mówi o tym program, ale to są naprawdę, naprawdę tony. Budżet wykonany w tym roku różni się od planowanego. Co pewnie ucieszy panią skarbnik, ucieszyło. Zamknęliśmy to 12 732 456 zł i 30 groszy, czyli spadliśmy poniżej 13 milionów. Muszę powiedzieć, że większa część tego budżetu, bo 7 988 707 zł to świadczenie 500+, które właśnie kończymy realizować. Oddajemy do ZUS-u z końcem maja. W związku z tym również zmiany organizacyjne, bo zlikwidowaliśmy jeden etat do obsługi tych świadczeń w dziale świadczeń rodzinnych i 500+. Od stycznia pracują już tam 2 osoby, nie 3. Nie było zasadności, nie było też finansowania, bo dofinansowanie na pokrycie kosztów zatrudnienia to, no to nam starczyło może na 2 miesiące z hakiem, więc nie było sensu tego ciągnąć, a w tej chwili to były sprawy, które były kontynuacją jakby wypłacania świadczenia. Jeśli chodzi o potrzeby w naszej pomocy społecznej, oczywiście czasem borykamy się z potrzebami kadrowymi i szukamy nieraz czy specjalistów, czy osób do różnego rodzaju świadczeń opiekuńczych. Tutaj
te wszystkie programy, które podejmujemy, to jest też nasze ryzyko, czy zdobędziemy do tego realizatorów. Także często szukamy, często poszukujemy, ale mamy także potrzeby lokalowe, ponieważ o ile się mieścimy biurowo, to niestety budynek, w którym się mieścimy, składa się z wielu, wielu pomieszczeń. Wiele instytucji tam jest umieszczonych i nawet działalności gospodarczych, ale taką najważniejszą potrzebą, tutaj zwracam się do Państwa radnych, żeby pamiętać o nas ewentualnie w przyszłym budżecie lub jeśli się uda wygospodarować, to cały czas negocjujemy tu z Panem Wójtem i Panią Skarbnik, jest potrzeba pilna remontu części budynku pod tarasem, ponieważ on, to jest już stan tragiczny, tak? Ten taras się nie da naprawić, pomimo, no jakby cały czas próbujemy łatać, ale tam już tak zacieka, że trzeba to zrobić od nowa. Jest taka potrzeba, zwracam na to uwagę, żebyście Państwo też wiedzieli, że wcześniej czy później trzeba będzie do tego tematu podejść, a na pewno wcześniej. To już Państwu mówię, że dosyć długo to trwa. Żeby nie przedłużać, to bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę, tak? Bo muszę powiedzieć, że generalnie z wszystkimi jednostkami, ale również tu z władzą gminy, z Panem Wójtem, z radnymi, bardzo dobrze się nam współpracuje, jest zrozumienie. Nie ma takich jakby nagłych pomysłów, które nie da się zrealizować. Wszystko jest przemyślane, omawiane kilka razy, zanim to zrealizujemy. I jesteśmy też często pytani o zdanie, tak? To też ważne, że się Państwo interesujecie sprawami społecznymi. One nie są wdzięczne, nie są łatwe, bo tak jak kiedyś mówiłem, no gdzieś tam jakby myślenie i stereotyp jest i ciężko gdzieś tam zmienić to. Dlatego my się staramy i też dziękujemy Państwu, Panu Wójtowi również w szczególności, bo o niego się nieraz opiera wiele takich sytuacji gdzieś tam prawie skargowych, tak, że czegoś nie chcemy, a my po prostu nie możemy czasem, tak. I dziękujemy za zrozumienie. Dziękuję kadrze OPS-u, która no mimo różnych tam sytuacji właśnie chociażby związanych z COVID-em jakoś działa, daje radę, mimo nawału pracy, bo co chwilę jesteśmy gdzieś tam zarzucani nowymi pomysłami idącymi z góry, z rządu, z ministerstwa, a to dodatek osłonowy. Teraz sytuacja z uchodźcami z Ukrainy, to cały czas, no i niejasność przepisów. Po prostu to się tak zmienia, ale interpretacje też są takie, że ja co chwilę dowiaduję się nowych rzeczy. Dziś dowiaduję się, jakie świadczenia mogę udzielić, a nie mogę, w jakim trybie, które obowiązują tak naprawdę od 24 lutego w przypadku tych uchodźców, tak? Ale to już ten rok, to o tym będę może mówił za rok. Także dziękuję bardzo wszystkim moim pracownikom, tu też również te placówki wsparcia dziennego, klub seniora. Bardzo dziękuję też jednostkom, które na co dzień współpracują z nami. To jakby tak szybko wymienić, to muszę wymienić wszystkie. Biblioteka, SDS, bardzo dziękuję. Gminne służby, placówki oświatowe, tak, służby mundurowe na co dzień prowadzą z nami zadania różnych interwencji, ale również ten zespół interdyscyplinarny, oni muszą w tym uczestniczyć i uczestniczą. Dziękuję sołtysom, radnym, dziękuję jeszcze raz Panu Wójtowi i pragnę złożyć Wam wszystkim życzenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego. Wszystkim, którzy pracują i się poczuwają, którzy mają nie tylko związane, którzy są nie tylko związani z tym samorządem poprzez pracę, ale również pracę społeczną, co już dzisiaj ciężko znaleźć wolontariuszy, znaleźć takich oddanych społeczników. Także każdy w swoim środowisku zasługuje na te życzenia, no i nagrody prosto z serca. Również zapraszam na 11 czerwca na Dzień Dziecka. Jak co roku będzie, mam nadzieję, pogoda i będzie fajnie. Jeśli są pytania, chętnie odpowiem. Proszę bardzo, Pani Małgorzata Jabłońska-Bauer. Jedno takie pytanie. Ponieważ widzimy w społeczeństwie galopującą inflację, chciałabym się zapytać Pana Dyrektora, czy widzi Pan zubożenie społeczeństwa w naszej gminie, w ślad za tym, czy jest więcej podań, oraz czy jest większe zainteresowanie żywnością, której tak dużo się w tej chwili dostarcza i wydaje.
Dziękuję. Nie mamy jeszcze takiego nawału tej pomocy społecznej, tak, chętnych do pomocy czy chętnych z prośbą. Zazwyczaj to są stałe środowiska. Duży taki odzew społeczeństwa i przyjście tej grupy ludzi do naszego ośrodka był wywołany dodatkiem osłonowym, ponieważ każdy może skorzystać, lecz są tam kryteria dochodowe. I tutaj początek roku był znowu taki galopujący i tu poznaliśmy dużo też seniorów, którzy na co dzień do nas nie przychodzą, którzy mają świadczenie emerytalne czy rentowe, jakoś sobie radzą, ale na co dzień rzadko do nas przychodzą. Takie sytuacje pojawiają się w okresach zimowych, kiedy jest brak środków na opał. Opał podrożał strasznie i spodziewam się tego, że następna jesień będzie, no jeśli chodzi o to, to dosyć kosztowna przy udzielaniu tych świadczeń. Ja tak też patrząc na te grupy społeczne, to najbardziej zubożałą tą grupę oceniam jako tych seniorów, którzy już są po wieku produkcyjnym. Te emerytury są naprawdę bardzo niskie. Dwie osoby jeszcze jakoś sobie radzą, ale już osoba samotna, to no, trudno sobie wyobrazić nawet, że wiąże koniec z końcem. I jeszcze jak do tego dochodzi choroba, a musi co sezon dokupić opał, to są naprawdę duże wydatki. Uwierzcie mi Państwo, tym ludziom nie da się odłożyć. No nie da się. Jeśli dzisiaj, jeśli dobrze pamiętam, to na węgla 2000, tak? I no. Mało tego, to spotykam się z taką sytuacją, że dostawca mówi, ale proszę przyjechać obejrzeć, bo jest bardzo dużo kamienia, więc gdzieś nie wiem, czy to już znowu manipulacja i gdzieś tam tych, przy tych, co sprzedają wina, no ale to już nie, my do tego nie dotrzemy. No spodziewamy się coraz gorszej sytuacji niektórych rodzin. Rodziny z dziećmi miały poprawioną sytuację ze względu na 500+. Dziś to już nie jest 500, jak było w 2016 roku, tak? To ktoś policzył, że to jest 370 czy 80 zł. Ja oceniam to na 300, tak? Może to jest ten sam wymiar jakby materialny. No zobaczymy, co będzie dalej. Dalej mamy świadczenia rodzinne, tak? Moim zdaniem też powinno się coś z tym zrobić, bo największe świadczenie rodzinne, czyli zasiłek rodzinny, to jest 135 zł. Więc nie są to duże, to są naprawdę groszowe sprawy. Oczywiście są stypendia, są jeszcze inne takie dodatki dla tych dzieci, tak? Czyli naprawdę widać, że zadbane są, myśli się o rodzinach z dziećmi. Troszkę jakby, no wiemy, że jest 13, 14 emerytura, natomiast czy to jest taki dobry zastrzyk, żeby senior mógł godnie za to żyć, to moje zdanie, że nie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie do Pana Dyrektora? Nie, w takim razie dziękuję bardzo za sprawozdanie. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 7. Jest to podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsza uchwała jest w sprawie zmiany uchwały nr 1/4/18 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu oraz wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Projekt tej uchwały był Państwu przedstawiony na posiedzeniu wszystkich komisji. Otrzymaliście w ustawowym go terminie. Czy są pytania do tej uchwały? Nie, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest z radnych za przyjęciem uchwały? Ja przepraszam, Szanowna Rado, tutaj chciałabym przypomnieć, że radni mający interes prawny w podjęciu uchwały nie mogą głosować. To znaczy? To znaczy, no, członkowi komisji. Aha. Są powoływania. Dobrze, czyli pani Martyna Ryfun to w sumie pan Krzysztof Kazimierczak, bo tam się zmieniła funkcja, czyli tak samo, prawda? Dobrze, czyli ci państwo nie głosują. I pani Guzowska? Nie. Tak. Pani, to ja mogę przeczytać składy, żebyście Państwo, ale to tylko w sumie zmiany, bo przewodniczący, to jest komisja rewizyjna, przewodniczący Krzysztof Kazimierczak i tu się to zmieniło, więcej się tu nic nie zmieniło w tej komisji. I komisja do spraw społecznych i oświaty, przewodniczącą została pani Grażyna Guzowska, znaczy będzie wybrana, i pani członkiem pani Martyna Ryfun. To te trzy osoby nie głosują.
wiceprzewodnicząca jest jeszcze. Pani Grajper nie była wiceprzewodnicząca. A, przepraszam bardzo. I pani wiceprzewodnicząca Eugenia Janina Grajper. Tak. No, zamotałam się. Za dużo zmian. Tak. Działa. Czyli wszystko się zgadza, tak? Tak. I pana Jacka nie ma, to się zgadza. Czyli proszę państwa, uchwała została podjęta. 9 radnych było za przyjęciem tej uchwały z wyłączeniem tych państwa, którzy nie mogli głosować. Przechodzimy proszę państwa do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 2 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa. Projekt tej uchwały też był przedstawiony państwu wszystkim radnym na posiedzeniu wszystkich komisji. Czy są pytania do tej uchwały? Proszę bardzo, pani Kamila. Szanowna Rado, ja również chciałabym przypomnieć, że członkowie Rady, którzy są sołtysami, również nie mogą brać udziału w głosowaniu nad tą uchwałą. Dziękuję. Czyli ja tu od razu wymienię. Czyli pani Elżbieta Piekarska, i pan Krzysztof Kazimierczak nie biorą udziału. Tak. Czyli przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Powoli, spokojnie. Pani Wioletto, jeszcze raz. No nie złapało. Panie Witku, coś tu nie działa, ten jeden u pani Wiolety. Pani Wioleta, pani Marek, mój też. A mój też nie? No to faktycznie i mój też nie, bo tak się zaparł. O, teraz już tak. Weź do góry Wioleta może. O. O. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 11 radnych było za przyjęciem uchwały z wyłączeniem tych państwa, co przeczytałam. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Biesiekierz na lata 2022-2026. Czy tutaj pan wójt powie kilka słów? No tak, tytułem tylko przybliżenia właśnie tematyki. Był to jeden z wymogów zalecanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową. My mając w zasobie mieszkaniowym jedno mieszkanie, uważaliśmy, że nie ma konieczności i potrzeby uchwalania właśnie tego regulaminu. Niestety Regionalna Izba zakwestionowała i w związku z tym, spełniając wymóg Regionalnej Izby Obrachunkowej, stworzyliśmy taki regulamin gospodarowania zasobem mieszkaniowym. No i wypełniliśmy jednocześnie wymóg zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 13 radnych było za przyjęciem uchwały. Proszę państwa, przechodzimy do czwartej uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod tytułem Pomoc na wyciągnięcie ręki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt państwu był przedstawiony. Ja tu tylko mogę kilka słów może pana Mariusza, tak tylko w trzech zdaniach, żeby powiedział, mieszkańcy na pewno też będą słuchać. Proszę państwa, pomoc na wyciągnięcie ręki, projekt w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska i Powiatem Koszalińskim. W projekcie również partnerami są wszystkie gminy z powiatu. My też jesteśmy. Jest to projekt oparty przede wszystkim na pomocy osobom potrzebującym, którzy potrzebują wsparcia drugiej osoby. I zwłaszcza chore, niepełnosprawne, starsze te osoby. Dzięki temu projektowi i partnerstwie nasza gmina i ośrodek będzie realizował usługi opiekuńcze. Będziemy mogli zatrudnić dwie osoby do tej pracy na pół etatu, czyli już będziemy mieli dwóch opiekunów, ale oprócz tego będzie jeszcze takie zadanie, które
nazywa się Pomoc Sąsiedzka i do tej pomocy sąsiedzkiej będziemy również rekrutowali osoby, które będą chciały świadczyć taką pomoc odpłatnie. Te osoby już będą zatrudnione przez fundację, natomiast opiekunowie na te pół etatu będą zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dofinansowanie będzie dla nas, dla naszej gminy właśnie z projektu z zewnętrznych środków unijnych. My nie wnosimy wkładu własnego finansowego oprócz tej obsługi naszej pracy pracowników ośrodka i współpracy z fundacją i powiatem. Zatrudnienie tych osób świadczących usługi sąsiedzkiej, to zależy ile kto będzie chciał podjąć godzin. Od 4 osób do 10. Będzie to można rozwijać w miarę możliwości i w miarę chętnych osób, które będą chciały z tego skorzystać. Tak krótko. Dziękuję bardzo. Czy są pytania ewentualnie do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Tym samym wyczerpaliśmy porządek obrad w kwestii uchwał. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 8. Trybuna Obywatelska. Nikt się nie zapisał na trybunę. W takim razie przechodzimy do punktu 9. Interpelacje radnych. Nikt z Państwa nie składał do mnie interpelacji. W takim razie przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski i zapytania. Kto? Proszę bardzo, proszę. Pani Wioleta Zujewska. Zielińska Zujewska. Może być Zielińska Zujewska, Zujewska Zielińska. Dwa króciutkie pytania. Jedno do Pana Wójta, drugie do Pani Przewodniczącej. Tak, żeby było wiadomo, o co chodzi, to tylko tak nakreślę temat. 21 kwietnia odbyło się, zwołane zostało posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy tutaj w siedzibie gminy. I tematem tego spotkania było omówienie zasad współpracy między organami gminy i rady oraz wpracowanie usprawnionych form komunikacji. I tutaj padły dwa takie dosyć ciekawe w czasie tego spotkania, dwa takie wnioski, do których bardzo bym się chciała odnieść. Pierwsze, i tu będzie związane z pytaniem do Pana Wójta, że podczas tego spotkania padło takie stwierdzenie, że kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej prowadziła Pani, która chciała pracować w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu kilka lat wcześniej i nie dostała tej pracy. Przyszła do Urzędu Gminy na kontrolę i się pastwiła. Uważam, że stąd takie moje pytanie, a pytam, bo Pana Wójta nie było na tym spotkaniu. Ja nie wiem, czy Pan Wójt w ogóle wie o tej sytuacji. Czy w związku z tym stwierdzeniem zostały poczynione jakiekolwiek kroki prawne, żeby się odwołać od ustaleń pokontrolnych? Czy zostały podważone te wszystkie zastrzeżenia, które były tutaj skierowane w stronę Pana Wójta? Uważam, że mogły, że zarzuty, które tutaj były postawione po kontroli RIO w gminie, mogły postawić w złym świetle dobre imię Pana Wójta, jak i nas wszystkich radnych. I to uważam, że takie stwierdzenie jest podstawą do tego, aby w ogóle odwołać się od tego protokołu pokontrolnego. Uważam, że pracownicy RIO to są funkcjonariusze publiczni i ich działania kontrolne powinny polegać i ograniczać się tylko i wyłącznie do weryfikacji stanu faktycznego, badania stanu faktycznego, które jest zgodne z obowiązującymi przepisami, a nie powinny kierować się prywatnymi animozjami osób, które kontrolują dany urząd gminy. No, wydaje mi się, że tutaj, bo to padły stwierdzenia po prostu z ust pana mecenasa, tak więc wydaje mi się, że to, nie wiem, czy te rzeczywiście, no tak zostało nam to przedstawione. I to jest pierwsze pytanie. I od razu tak szybciutko, żeby nie przedłużać, do pani przewodniczącej drugie pytanie. Też w czasie tego spotkania padło, jak sam temat tego spotkania wskazywał, zebraliśmy się po to, aby wypracować usprawnione formy komunikacji. I tutaj również w czasie tego spotkania padło stwierdzenie, że
osoba, która powiedziała, że brak tej współpracy wynika w głównej mierze z braku wiedzy samorządowego mam problem z tym słowem, przepraszam, biura rady. Stwierdzono, że pracownik biura rady jest pracownikiem młodym, niedoświadczonym i jeszcze wiele wody upłynie, zanim nauczy się procedur samorządowych. Ja osobiście z tym faktem absolutnie się nie zgadzam, bo generalnie nie mam żadnych problemów. Jak dzwonię, proszę, załatwiam, wszystko jest ok. Jednak takie stwierdzenie padło i chciałam też się tutaj zapytać, czy pani przewodnicząca, która jakby jak padały te słowa, w ogóle nie zaprzeczyła temu, czyli jakby wyraziła aprobatę, czy podjęła jakieś działania, żeby ta współpraca była lepsza i żeby nie było więcej takich niedomówień. Dziękuję bardzo. Wracając do mojego pytania, pani Wioleto, ustaliliśmy, że będą wszystkie dane, czyli wszystkie dokumenty, tak jak pan prawnik tu powiedział, przesyłane państwu na maila i to się dzieje i cały tak, czas jest. Tak, zgadza się. Więc dlatego ja powiedziałam, że osobiście ja nie uważam, żeby tutaj był jakieś, no tak nam zostało to powiedziane, dlatego w czasie tego spotkania, z czym zresztą co podkreślam. Ale to nie ja powiedziałam takie słowa. Ja wiem o tym. Więc to pytanie może do tego, kto powiedział, ale tak. To wszystko zostało, to co zostało powiedziane, czyli wszystkie te wnioski, czyli to co pani, co ustaliliśmy tu wspólnie, te dokumenty do państwa idą w każdej treści, każda odpowiedź, oczywiście wszystko jest zgadzane. Także ja tu nie mam żadnych zastrzeżeń. No więc właśnie, ja też nie mam zastrzeżeń, ale jak padały te słowa, to no pani przewodnicząca w żaden sposób nie zaprzeczyła i nie powiedziała, że to jest nieprawdą, bo wszystkie dokumenty. Proszę panią, ja nie będę interpretować tutaj tego spotkania, bo tam była trochę nagonka na mnie, więc ja nie będę tutaj teraz no dobrze, jakby ja ani wybielać, ani mówić. Państwo byliście, każdy słyszał, tak, każdy oczywiście wiedział. Ja wypełniłam to, co, jaka była umowa, czyli państwo oczekiwaliście tak ode mnie wszelkich dokumentów. To, co mówił pan radca prawny, ja za to nie odpowiadam, więc okay, każdy odpowiada za swoje słowa. Oczywiście. Także tyle z mojej strony. Dziękuję tutaj bardzo. Myślę, że pan wójtek będzie chciał coś odpowiedzieć. Nie wiem, czy. Ja bardzo się ogólnie oczywiście, bo jestem zaskoczony tymi sformułowaniami. Rzeczywiście sam nie uczestniczyłem, ani nikt mi nie przekazał, jakie tam padły wnioski. Z tego, co mi wiadomo było, to miało być poświęcone komunikacji między właśnie radnymi a innymi. Z tego, co wiem, że pani Wioleta miała regionalna izba obrachunkowa, nas w ogóle nie interesuje, ale to nie do końca prawda, bo wszelkie zarzuty, które zostały postawione, to były standardowe zarzuty, które proszę przejrzeć, zajrzeć na biuletyn Izby Obrachunkowej. W stosunku do wszystkich gmin stawiają podobne i takie same i analogiczne, ale my do wszystkich tych zarzutów oczywiście odnieśliśmy się krytycznie, bo uważaliśmy, że one były nieuprawnione niektóre, że były, nie śmiemy powiedzieć właśnie do braku obiektywizmu, ale czasami różne interpretacje pewnych zapisów prawnych. I na te nasze zarzuty Regionalna Izba Obrachunkowa do części się odniosła pozytywnie, a do części się utrzymywała. I w zasadzie my nie mamy już powodu ani tytułu do tego, żeby kwestionować dalsze ustalenia, bo gdyby Izba Obrachunkowa uznała, że to są zarzuty, które konsekwencją jest pociągnięcie wójta do odpowiedzialności, na przykład z tytułu dyscypliny finansów publicznych czy coś takiego, to by to zrobiła. I wtedy rzeczywiście może by sprawa się toczyła w sądzie. Ale to są standardowe sprawy, proszę państwa. Ja bym się tym stale nie ekscytował, a rzeczywiście Regionalna Izba Obrachunkowa, która przyszła w bardzo krótkim czasie, chciała dokonać pewnych zakończenia jakby tego procesu kontrolnego. W międzyczasie jedna osoba odeszła, która prowadziła pewien odcinek i było zupełnie inne ustalenia tamtej osoby i tej osoby. Wiecie, no to się zasuwa, że jakaś trochę tam jakieś mogły różnice interpretacyjne być. Ale ja się nie ośmielam nikomu nie podważać opinii właśnie Regionalnej Izby, tak jak pani mówiła, to są osoby publiczne i prywatne, jakieś animozje, trudno mówić animozja, że jakichkolwiek. Prywatne jakieś sprawy nie powinny mieć żadnego wpływu na to. I na tym na razie ja mogę szczegółowo jeszcze spytać pana mecenasa, który prowadził, jak to się odbywało, bo z tego co wiedziałem, to miało dotyczyć komunikacji i nikt mi więcej nic nie mówi. A tutaj absolutnie też no, po zakończeniu kontroli uwagi były określone, my się odnieśliśmy, oni się również odnieśli, no i na tym sprawa została zakończona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze wolne wnioski? Proszę pani Małgorzata Jabłońska-Bauer.
Ja chciałam się zapytać, w związku z rozstrzygnięciem w najbliższym czasie projektów dotyczących inwestycji w Starych Bielicach, chodzi mi o świetlice, czy coś już wiadomo? Wrócił pan z Warszawy, panie Tomaszu, może coś? No wiadomo, nie ma jeszcze rozstrzygnięć, wiemy. Szef powiedział, przepraszam, minister Szefernaker, że w przyszłym tygodniu zapadnie rozstrzygnięcie, nie? Tak, że rozstrzygnięcia lada dzień. No mamy nadzieję, że będą pozytywne, natomiast no, nie znamy jeszcze szczegółów. No mamy nadzieję, że będzie pozytywne. Taka druga pozytywna informacja jest taka, że będzie kolejny nabór z Polskiego Ładu ogłoszony w przyszłym roku. To dla nas jest tyle dobra informacja, że teraz po prostu przygotowujemy jeszcze lepszy projekt niż dotychczas, tak żeby i kolejne dofinansować. Ja zapytałam, ponieważ wczoraj słyszałam pana w radio, no nie tylko pana, ale jeszcze innych burmistrzów i chciałabym, żeby po prostu mieszkańcy się też dowiedzieli, że co się dzieje, jak to się mówi i na co czekamy, prawda? Bo bardzo nas to interesuje. Dziękuję bardzo. Jakby tak, potwierdzamy, że złożyliśmy wniosek o dofinansowanie dużego przedsięwzięcia naprawdę na kwotę 10 milionów złotych i to projekt polegający na budowie remizy, świetlicy przy ulicy Kościelnej i z kompleksową przebudową ulicy Kościelnej z naprawdę dosyć szeroką ścieżką, oświetleniem, parkingami, które obsłużą wszystkie instytucje od użyteczności publicznej, w tym kościół, szkołę, świetlice, przedsiębiorstwa, które znajdują się w otoczeniu tej drogi. Świetlice to tak skromnie powiedziano, bo to ma być centrum takiej aktywności samorządowej, gdzie mogłyby się pomieścić i biblioteka wyniesiona ze szkoły, która by zwolnie klub seniora, który byśmy chcieli uruchomić i koło gospodyń ewentualnie wiejskich, być może inne organizacje, które by tam miały, a być może część salek można by było wykorzystać dydaktycznie, to o czym mówiliśmy, do czasu, kiedy te wszystkie sprawy i terytorialne i inne się nie powyjaśniają, ruchy, które mogą nastąpić w związku z tym, dlatego to nam da naprawdę taki fajny oddech, ta realizacja tej inwestycji naprawdę no znakomicie jakby przyczyni się do pewnych takich rozwiązań prospołecznych właśnie w samych Starych Bielicach i wypełni to centrum Starych Bielic znakomicie i bezpiecznie również. To wyniesione przejście do pieszych, widzieliście państwo, jak się pięknie pan uśmiecha do pań, nie? Jeśli nie przekraczają szybkości. Także czekamy. Ja też się bardzo cieszę, że tak jak pan Tomasz mówił, że jest szansa na kolejny nabór i do tego naboru chcielibyśmy się również dobrze przygotować, bo to jest naprawdę wielka szansa dla naszej gminy, kolejna wielka szansa. Aha, rozstrzygnięcie tych popegarowskich nastąpi trochę później, prawdopodobnie pod koniec czerwca albo początek lipca chyba. Myślałem, że nawet odwrotnie, że wcześniej popegarowskie zostanie rozstrzygnięte, ale tam mieliśmy włożone dwie drogi, Kraśnik i Warnino, jak pamiętam. Przepraszam, i Biesiekierz, tak. I Biesiekierz. No ale to też czekamy na rozstrzygnięcie, no. Dziękuję bardzo. Proszę pan Jan Terelak. Ja bym chciał zapytać odnośnie DINO, które się buduje w Biesiekierzu. Chodzi o bezpieczeństwo pieszych. Tam teraz się porobiło, jest zjazd w lewą stronę. Piesi, którzy chodzili albo jedną, albo drugą stronę, teraz w ogóle nie mają miejsca, nie mają gdzie przejść, ani z wózkiem, z dzieckiem, ani nic po prostu. I chciałbym zapytać, czy w tej sprawie coś może, by był jakiś chodnik tam w stronę Kraśnika, czy coś, bo w tej chwili naprawdę jest zagrożenie dla mieszkańców. Panie Jurku, dostrzegamy doskonale, widzę to i nawet sygnały również do mnie osobiście wpłynęły. Próbowałem odpowiadać na te sygnały, ale myślę, że najpełniej odpowie być może tu kolega Jan Rodak. No, zna dokładnie tą sytuację i proces jakby procedowania tego przedsięwzięcia. Szanowni Państwo, jak gmina wydała zgodę na budowę DINO, to jednocześnie musi się zgodzić na pewne konsekwencje, czyli zmiany organizacji ruchu. Nie można zrobić DINO bez zjazdów. W konsekwencji to też powstało utrudnienie. Oczywiście wszelkie uzgodnienia organizacyjne leżą po stronie zarządu dróg wojewódzkich, tak? Gmina oczywiście jest informowana i my mamy taką świadomość, tak, ale to nie są nasze decyzje. Oczywiście w ślad za tym tu pan Tomasz w tej chwili ma ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, która zakłada wykonanie tego chodnika
od Dino, czyli połączenie do drogi zjazdowej naszej gminnej. Tak. Jest to jak najbardziej przewidziane. Niestety nie złożyło się w tym samym czasie. Byłoby bardzo w porządku, gdyby tak się złożyło, no ale niestety pewne rzeczy się nie złożą. My postaramy się ewentualnie porozmawiać z Zarządem Dróg Wojewódzkich o jakieś poszerzenie tego pobocza w jakiś sposób i spróbujemy to jakoś na ten czas, póki nie zamkniemy tematu tutaj wyłonienia oczywiście firmy, która zaprojektuje i potem kolejny etap to jest wprowadzenie do budżetu i wykonanie. No i tak musimy sobie jakoś poradzić. Wiemy o tym, ale też Państwo musicie mieć świadomość i mieszkańcy, że nie wszystkie zadania się wiążą, bo nie są naszymi, tak? Musimy jakieś konsekwencje ponosić tego. Tak, tylko chodzi o to, że po prostu gmina wydała zgodę na to i tak na tą budowę tego Dino, więc teraz też po stronie gminy, wydaliśmy zgodę, bo to Państwa decyzja gminy, jest, tak? Teraz też trzeba było zapewnić bezpieczeństwo tym ludziom, prawda? Z tym to Dino nie ma jakiegoś określonego czasu, żeby się tam dogadać z zarządem dróg i tak dalej, żeby zorganizować ten ruch? Czy to ruch jest zorganizowany? W sensie takim, że o ten tak, no właśnie mówię o pieszych, żeby czy to jest jakieś tak, że oni muszą to w jakimś czasie zrobić, czy oni mogą sobie odwlekać w czasie? Dino jest to robione. Dino o wszystkie uzgodnienia występuje do zarządu dróg, organizacja ruchu, czas zajęcia pasa drogowego, tak? I to wszystko funkcjonuje. Tylko my planując również wykonanie chodnika, no Dino nas nie pyta, kiedy my zrealizujemy to zadanie, aczkolwiek my czynimy starania, żeby to powstało jak najszybciej, tak? I to też po Państwa stronie będzie znowu przyjęcie tych zmian do budżetu, tak? No i tej realizacji. Ale oczywiście mówię, na tą chwilę spróbujemy porozmawiać z Zarządem Dróg Wojewódzkich o jakieś poszerzenie jeszcze tego pobocza, żeby ewentualnie na ten czas, przynajmniej jakiś azyl taki, doskonale to rozumiemy, tak? Przecież to nasze zabiegi były jeszcze, kiedy była Generalna Dyrekcja, żeby tego martwego pola wydzielić. Zaistniało to, no są zmiany i własnościowe, bo jak wiecie, tak, przeniesienie tych dróg, no i pewne sytuacje nie zawsze się zgrają, więc no prosimy tutaj o takie zrozumienie mieszkańców, a my z naszej strony, jeśli tylko się da, to spróbujemy pomóc. Dziękuję, proszę, pani Elżbieta Piekarska. Niejako zostałam wywołana w sprawie bezpieczeństwa, chciałam się wypowiedzieć. Ponieważ wiemy, że właściciel drogi, prawda, tej dawnej szóstki zmienił się, więc pozwolę sobie wrócić tutaj do problemu wyjazdu i z Bielic, myślę, że uzyskam poparcie tutaj kolegi, jak również z Cieszyna. Są już nowe techniki, więc ja myślę, że nie wiem, czy inteligentne światła, to już mówię, po prostu, żeby nasi mieszkańcy mogli się wbić w ruch i żeby to było bezpieczne. Czy w związku z tym faktem będziemy mogli liczyć tutaj na zaangażowanie Urzędu Gminy, zwrócenie się w naszym imieniu, prawda? Bo jest teraz dobry moment i należałoby go wykorzystać. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz najbardziej zorientowany będzie w tej sprawie, bo to już ten temat już wielokrotnie próbował postulować, ale... Tak, my widzimy ten problem wyjazdu ze Starych Bielic, z Lasek, Cieszyna, bo to również ta miejscowość. Już i 2 lata temu i w zeszłym roku korespondowaliśmy, spotykaliśmy się z władzami jeszcze Generalną Dyrekcją. Dokładnie. Potem Zarządy Dróg Wojewódzkich, osobiście byłem w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, o tym problemie rozmawialiśmy. To nie jest łatwy problem, ani łatwe jego rozwiązanie. Wynika to między innymi z dużego ruchu na tej drodze, bo średniodobowy ruch na tej drodze to jest ponad 8 tysięcy pojazdów, więc wstrzymanie tego ruchu za pomocą świateł czy inteligentnych świateł bardzo mocno jakby wpływa na dynamikę ruchu i na płynność tego ruchu. Zwłaszcza, że w Starych Bielicach kawałek dalej mamy spowolnienie ruchu w postaci rond. Więc od takiej strony projektowej to nie jest łatwe rozwiązanie.
Myśleliśmy o rozwiązaniu z wykorzystaniem ulicy Wiatracznej, które jednocześnie usprawniłoby również, wyjazd z Nowych Bielic, zwłaszcza w perspektywie budowy kolejnych domów z wykorzystaniem na przykład ogródków działkowych sprzedawanych przez KOWR, bo za chwilę będzie tam kolejne duże osiedle. Więc rzeczywiście to taka perspektywa i my po raz kolejny złożymy takie dosyć obszerne pismo, kolejne obszerne pismo, ale też z panem wójtem postaramy się spotkać z zarządem województwa, nie tylko z dyrekcją zarządu dróg wojewódzkich, ale zarządem województwa po to, żeby wzmocnić ten przekaz nas i naszych mieszkańców, żeby poprawić bezpieczeństwo na tych drogach. Panie wicewójcie, pan tutaj się skupił głównie na Bielicach. Ja pozwolę sobie przypomnieć, że nasze miejscowości też przechodzą teraz naprawdę intensywny rozwój i problemem jest właśnie wydostanie się też, tak jak mówiliśmy, i z lasek, co pan też podkreślił. Także bardzo proszę, żeby na równi te nasze miejscowości jak najbardziej też się traktujemy w tych starań. Jak najbardziej traktujemy na równi, tym bardziej, że w zeszłym roku nawet byliśmy i to skrzyżowanie Laski Cieszyn Parnowo wizytował kierownik utrzymania dróg wojewódzkich. Między innymi z tej właśnie wizyty, takiej szybkiej w zeszłym roku, powstało takie pierwsze rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo akurat skręt na Laski. Zostały postawione słupki z oznakowaniem świetlnym po to, żeby widać było chociaż zakręt w lewo. Więc jak najbardziej pamiętamy. My rozmawialiśmy tam wstępnie o frezowaniu tej nawierzchni, bo są rzeczywiście fałdy i które jeszcze jak popada deszcz, to tworzą takie niebezpieczne poduszki. Także myślimy, ale rzeczywiście chcemy rozmawiać o takich rozwiązaniach kompleksowych. Doraźne tak, to już się wydarzyło, natomiast kompleksowo i tutaj no, tak jak mówię, no, musimy też wzmocnić ten nasz przekaz poprzez spotkanie z zarządem województwa po to, żeby wskazać jakby problematykę właśnie tych wyjazdów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i w związku właśnie z tym wyjazdem też jest ważna ta strefowa, bo w tym momencie jest alternatywą wyjazdu ze Starych Bielic do Koszalina i tak to państwo wygląda, gdzie mieszkańcy nie stosują się do ograniczenia prędkości i ci co przejeżdżają, czyli pół Białogardu i cała reszta innych osób, którzy tamtędy robią sobie ten skrót. Proszę państwa, czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś wolne wnioski? Nie, w takim razie przechodzimy do punktu 11. Jest to zakończenie obrad 39. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Stwierdzam, iż porządek obrad sesji został wyczerpany i ogłaszam zakończenie obrad 39. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Następna sesja jest 9 czerwca. Jest to sesja absolutoryjna. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję.